Doskonale bawili się mieszkańcy Augustowa podczas tegorocznych obchodów Święta Miasta. Tradycyjnie na rynek nazwany imieniem Zygmunta Augusta przybył jego patron z małżonką. Z uśmiechem powitał zgromadzonych. Miasto nasze z roku na rok piękniejszym się zdaje. I ludzi uśmiechniętych, i dziatwę szczęśliwą widzę. Zdaje się, że zgodnie z zamierzeniem naszym Augustów dobrym miejscem do życia znajduje. Oby tak już na zawsze pozostało. Dni naszego grodu uważamy za otwarte. Radości z licznego przybycia Augustowian, ale i licznych pokazów niecodziennych umiejętności obywateli miasta nie kryła również królowa Barbara Radziwiłłówna, która z ogromnym zainteresowaniem obserwowała to, co działo się na rynku. Miło mi jest bardzo oglądać wszystkie występy, które przez rok były przygotowywane. Wiem, że to bardzo ciężka praca, więc jest mi niezmiernie miło. Więc myślę, że jest piękna pogoda, dopisuje nam wszystkim, więc wszyscy będziemy tutaj się pięknie bawić. Rzeczywiście było co podziwiać. Wypełnione atrakcjami dni Augustowa pełne były radości. Pierwszego dnia było równie wesoło, co barwnie, a doroczna wizyta królewskiej pary była tu prawdziwym wydarzeniem. Najbardziej właśnie czekam na zespoły taneczne dzieci, no i na przyjazd króla. Od twórcy ról Zygmunta Augusta i Barbary szybko zjednywali sobie sympatię Augustowian, rozdając uśmiechy i autografy. Spełniam swoje marzenie, że tutaj jestem i że zobaczyłam na żywo Zygmunta Augusta. Jako że Augustów tańcem stoi, na scenie długo wirowały pary taneczne, zespoły prezentujące taniec współczesny. Ale też nie zabrakło najmłodszych tancerzy, którzy dopiero zaczynają swą przygodę z tą niezwykłą dyscypliną. Pod sceną zgromadziło się bardzo liczne grono fanów, kibiców i miłośników tańca. Byli i tacy wśród publiki, których nogi same ruszyły do pląsów. Przyglądał się temu również burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Jak widać, lubimy się bawić. Bogata, przypominam, bardzo bogata oferta kulturalna, rozrywkowa, sportowa na ten sezon letni. I rzeczywiście oferta kulturalna i sportowa miasta na okres tegorocznego lata aż ugina się od gwiazd i pomysłów. Każdy znajdzie tutaj coś interesującego i emocjonującego. Pomyślano o miłośnikach różnych stylów muzycznych, o imprezach sportowych, o atrakcjach kulinarnych i wielu innych, które z pewnością znajdą olbrzymie grono odbiorców zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów tak chętnie odwiedzających miasto nad Nettą. Fajne koncerty na przykład zawsze fajne, wcześniej w Białymstoku mieszkaliśmy, to jak w Augustowie zaczęliśmy mieszkać, to tutaj no, koncerty, jakby ten poziom koncertów jest zawsze o niebo lepszy, moim zdaniem, tak mi się wydaje. A czego wam brakuje? Brakuje miejsc parkingowych. Zarówno ci, którzy mieszkają tu na stałe, jak i przyjezdni dostrzegają zmiany, jakie zachodzą w Augustowie, a pomysłów na uczynienie miasta lepszym i bardziej funkcjonalnym jest wiele. Sporo rzeczy zostało już zrobione, ale do zrobienia jest też wiele. Ciągle remontujemy, ciągle budujemy. Bardzo ważny temat, samodzielność energetyczna, która będzie w najbliższym czasie mi przyświecać. Również sprawy związane z rozwojem uzdrowiska. To wszystko jest zaplanowane teraz. Drobnostka, pozyskać środki i to zrobić. Dni miasta to jednak czas radości i wspólnej zabawy, która jak nic innego integruje lokalną społeczność. Właśnie do tego staramy się mieszkańców Augustowa bardzo zachęcić. Chcielibyśmy unikać takich bardzo pompatycznych świąt. Najlepszym przykładem są chociażby 2 maja, Dzień Flagi, tak? To owszem, to jest święto bardzo podniosłe, jesteśmy winni szacunek biało-czerwonej, ale dlaczego tego nie świętować wspólnie, z radością, w formie pikniku? I tak pokazaliśmy w tym roku, że nawet pomimo dużych opadów deszczu mieszkańcy przyszli. Bałem się przez chwilę, że może nie będzie komu nieść naszej 100-metrowej biało-czerwonej. To nie, jednak okazało się, że mieszkańcy byli, co więcej wszyscy przeszli na błonia i na błoniach też pomimo niezbyt dobrej pogody się świetnie bawili. A mam nadzieję, że takich wspólnie obchodzonych świąt w Augustowie imprez będzie jeszcze więcej. Gościnny Augustów bawił się długo i znakomicie, a kolejne porcje wspólnych rozrywek czekają przez całe lato. Podczas tegorocznych Dni Augustowa zagrał wybrany przez mieszkańców zespół Happy Set, wybrany przez seniorów Andrzej Rybiński oraz Lordofon wskazany przez augustowską młodzież.